Dobry wieczór, dobry wieczór, moi drodzy. W dzisiejszym tutorialu do Blendera 4.2 wersji LTS chciałbym wam okazać technikę, za pomocą której będę mógł zrobić kanapę, sofę czy wgłębienia. Jest parę takich ciekawych narzędzi, które chciałem dzisiaj omówić. Pierwsze co, podzieliłem oligon. Jest też takie narzędzie o nazwie Tools, które wam okazać muszę. Tutaj za pomocą tego zrobiłem sobie kółka. Opcja Circle powoduje to, że tutaj mamy zaznaczone te kółka i nie odznaczamy ich. W trybie rzeźbienia musimy przejść do trybu rzeźbienia. Face set to jest ważne, moi drodzy. Face set from edit mode selection i wtedy on nam te zaznacze, które będziemy używali. To użyjemy do wytłoczenia wgłębień i za pomocą narzędzia Clocks Filter. Jest tam taka ciekawa opcja. Use face set. Inflate to jest tak jakby, jak macie na przykład balon, pompujecie, bo jest też gravity i inne opcje, expand, pinch, ale my użyjemy inflate, to jest coś takiego, jakby powietrze wchodziło do środka balonu. I teraz zaznaczamy to. Czekajcie, bo jest tutaj może dodatkowa opcja do pęzla. Symmetry. Pegger to jest w angielsku euro. O, mam nawet to, ciekawe. To co zaznaczył, jestem ciekaw. I możemy robić takie charakterystyczne wgłębienia. Możecie stręg, gdzie siłę użyć. Zależy jak długo przetrzymacie pędzel, to możecie, jak, już wam pokażę w czym rzecz. Jak skierujecie, oho, będę muszę cofnąć Redo. Jak skierujecie tu, to wtedy cały obiekt zejdzie na dół, tak jak harmonika. Tą stronę to tak. Jak w lewo to do góry ujdzie, jak to zaznaczycie. A jak w prawo, to wtedy te punkty będą chodziły w dół, ale nie będzie miało to bezpośredniego wpływu na całą kanapę. Tylko na to, co wcześniej zaznaczyliśmy do wyedytowania. Wcześniej oddzieliłem oligon. I różne ciekawe rzeczy moglibyście za pomocą tego zrobić. Będę to zrobić, żeby... Czekajcie, bo chciałem wam coś pokazać. Tym można byłoby coś ciekawego zrobić. I znowu zaznaczamy w trybie edycji. Żeby tylko to do środka nam wypchało. I znowu za pomocą tego narzędzia nie odznaczamy oligonu. I od razu tu wchodzimy. I najlepiej... Bo mamy zakładkę z rzeźbienie. Ale jak wam się nie pokazuje, to możecie stąd wybrać face set, face from face set from edit mode selection. Teraz to mam, teraz nad tym możemy się skupić. Upewnijcie się, że jest opcja inflate włączone i znowu lewym przyciskiem. Podniesie się zmienia rozmiar pędzla. Strasznie na tym psy rozszczepane. Iż mam ich trochę dzisiaj do samym ogniku odpocząć. Nie no, hartuję, kocham moje psy. Ale przeszkadzaj mi podczas publikacji tutorialu. To jest. Aha. A dlaczego nie mogę nic z tym zrobić? Nie, no jest wszystko okej.
Może w trybie game trzeba zaznaczyć, czemu mi nie działa. Ale gwiazda, o co chodzi? Aha, bo być może za mało tego zaznaczyłem. Być może muszę być zaznaczone nie tylko... Bo być może... no czemu mi tak dziwnie zaznacza? Czekajcie mój gość, bo bardzo mi to denerwuje. No kurde, jak jakiegoś takiego nie lubię. Ja pierniczę. Dobra, musi być więcej tego zaznaczone, żeby to działało lepiej. Kalfki małgę. Teraz nam powinno działać. Moment. Aha, już wiem dlaczego tak musi być. Aha, muszę być na wszystkie strony. X, Y i Z. Muszę się cofnąć. Tylko, że poligon jest za słabo oddzielony. Zastanawiam się, czy można to wygładzić. Tylko że robił się trochę, moi drodzy. Nie podobają. Możliwe. Chyba jeszcze się nic nie da tym zrobić. Co to jeszcze można byłoby zrobić? Sprawdzę inną opcję inch. Nie, nie. Inch nie wchodzi expand. O, expand najlepiej działa tutaj z tym. No, nie byłbym tego taki pewien. Use collision. Ale nie do końca są takie... Scale. O, fajnie, wygląda to... Lepiej by to wyglądało, jakby poligon był bardziej gęsty. Love dumping też robi robotę. Ta wartość jest mniejsza, chociaż tkanina będzie się inaczej zachowywać. Dobra, myślę, że to można byłoby potem to poprawić. Więc to jest to na chęcie elastic deform. Kurde, czy to zwiększa pędzel? Nie ma skrótów do zwiększania pędzla. Lepsze jest na chęcie grab, aby poprawić te rogi, jak się wam nie podoba. Blender ma fajne na chęcie, powiem wam, do rzeźbienia. Ale tutaj musiałbym użyć opcji smooth. Gdzie ta opcja jest?
Chyba zmienili coś. O, smówy, rogi trzeba poprawić. O, już wiedziałem, że to nie, bo lepiej tu też mi się nie podoba. Także, o, już teraz mamy pufę. Muszę poprawić kształt pufy. Także pufa już wygląda bardzo obiecująco. Pufa do siedzenia, siedzenia. A myślałem, że się nie dałoby naprawić tych brzydkich krawędzi. Jak macie bardzo silny komputer, jeszcze możecie dalszej obróbce oddać ten poligon, aby wyodrębnić szczegóły. O ile to się opłaca, jeśli wam komputer wytrzyma, tutaj trzeba sprawdzić Adam Optimal Disney. Niech oszukam tool i item Ctrl E. O, co wygląda w tym wypadku? Niewiele to daje. Ctrl E. Mark a sharp. Lepsza jest ta opcja. To jest. Nie, bo będzie to widać więcej szczegółów. Mark sharp. O, już teraz wyodrębniono za stare szczegóły. Tutaj mi się trochę nie podoba, moi drodzy. Teraz wam powiem, muszę tu użyć narzędzie Loop Tools. Kolejno chciałbym w tym widoku obrazować. Blur. Dobra, bo skoro już tu jestem w tym, to musiałbym tutaj trochę poddać obróbce to. Ale lepiej zapiszę sobie ten projekt, bo Blender czasami crashuje. Ja chcę trochę to poprawić, bo mi się to nie podoba. Muszę narzędzie użyć. Loop Tools. Circle. Mam piękny okrąg. Ale tutaj też muszę użyć narzędzi. Mark Sharp i Edge Crease. To wygląda obiecująco. Aczkolwiek nie wygląda to do końca naturalnie. To są zmiany. W realistycznym widoku, w realu to tak powinna ufa wyglądać. To mi się trochę nie podoba. Aha, bo są cienie włączone. Okej, dobra, cienie są włączone. EV, Cycles, GPU włączyłem, procesor. W każdym razie to byłoby na tyle. Życzę wam miłego dnia, projekt zapiszę. I do zobaczenia w następnym wideo tutorialu. I bardzo fajne możliwości mam Blender.